I dlaczego nie jest Izrael? Ten temat zostawiam poszukiwaczom skarbów. Skupiłem się bardziej na Słowie Bożym, bo to nie był tekst stricte, który miał zawartość zaczerpniętą z tekstów Pisma Świętego. Jest to raczej historia o tym, jak oni ukryli skarb. I gdzie go ukryli. Duży skarb. No, wiesz, no to taka legenda jak o Templariuszach, nie? No, ale zbój jest. No, jest, no. Dla mnie ważniejsze na przykład jest znalezienie skarbów w Słowie. I ja myślę, że to, o czym mówił Pan Jezus Chrystus w Nowym Testamencie, że jak ktoś zrozumiał albo znalazł perłę i znał jej wartość, to był w stanie wszystko, co miał oddać, po to, żeby ją pozyskać, tak? Więc podejście do skarbów, te nowotestamentowe, jest bliższe mojemu sercu niż poszukiwania, powiedzmy, skarbów, tak jak Indiana Jones, nie? Więc to pozostawiam Indiana Jonesowi, no. I jemu podobnym. Tak. Znaczy, były różne, bardziej pękate i wąskie. One tak naprawdę służyły do przechowywania wody, ale też idealnie się nadawały na przechowywanie innych rzeczy związanych z konsumpcją. No a jak się okazuje, to 2000 lat zwoje w nich też przetrwały. A te, które pękły z jakichś tam względów, no to spowodowały, że niektóre z te zwoje się rozsypały, nie? Były nadgryzione zębem czasu. A zwój wojny nie ma też nic wspólnego z przekazem Biblii? Nie, to były ich wewnętrzne pisma, które raczej wyrażały ich taką apokaliptyczną wizję tego, jak będzie wyglądało zderzenie właśnie synów światłości z synami ciemności. No, my mamy takie apokaliptyczne wizje też w Nowym Testamencie, Apokalipsa. W Starym Testamencie też się znajdują. I ktoś, kto, powiedzmy, apokalipsą jako taką się interesuje, to jest w stanie naprawdę takie barwne obrazy z tego ułożyć. Natomiast u nich to wyglądało raczej tak zero-jedynkowo, nie? Oni nie mieli wątpliwości co do tego, że oni są synami światłości. Natomiast synowie ciemności, jest to pewien rodzaj obrazu ludzi, którzy do nich nie dostawał. I oni tworzyli poprzez tą swoją księgę takie dla mnie iluzoryczne podziały. Nowy Testament niweluje podziały. On pokazuje, że dla Boga my wszyscy jesteśmy tacy sami, że Bóg nie ma względu na osobę i w każdym narodzie jest mu miły ten, który się go boi i wykonuje jego wolę. I to było podkreślone, że on musi ją wykonywać, to musi być praktyka. To nie jest tylko czcze gadanie i tylko przyjęcie czegoś do wiadomości. Bo tak to po prostu nic z tego nie będzie. Nie? To musi znaleźć swój upust w życiu, w takim sposobie życia, w zmianie życia. Dlatego też to greckie słowo, które mówi o zmianie życia, to jest coś, co wyobraża przemienienie się z poczwarki, z gąsienicy na przykład w motyla. Nie? To jest zmiana, która jest widoczna, która jest przekształcająca jak gdyby życie. Tam to jest bardziej takie zero-jedynkowe podejście, że no oni już nie muszą nic zrobić, oni już wiedzą, nie? Oni już jak gdyby się zakwalifikowali, oni już mieli bilety. No a dlaczego oni oczekiwali na tych Mesjasza? Znaczy, to był problem, który też występuje w tekstach Nowego Testamentu, bo nikt nie wyobrażał sobie, że Chrystus będzie i kapłanem, i królem, bo to były zawsze dwie funkcje. A tutaj Pan Jezus Chrystus połączył te dwie funkcje w jedną i zaskoczył wszystkich. No ale zaskoczył wszystkich też w związku z tym, że powołując się na swoje synostwo, nazywając się Synem Bożym, oni rozumieli, że on się czyni równym Bogu, nie? I za to go chcieli kamienować. Nie? On im zadawał pytanie, za który z dobrych czynów, które ja wykonuję, wy chcecie mnie kamienować? Za nie za dobre czyny, tylko za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz się równym Bogu. A on wtedy ich zapytał, no ale ja tylko o sobie powiedziałem, że jestem Synem Bożym. I im powiedział tak, a to w psalmach o was Bóg powiedział, bogami jesteście.
A wiecie, że pismo nie może być naruszone. Czyli odbił piłeczkę i wskazał na to, że status syna, synostwa jest czymś, co łączy cię z Bogiem i ty będąc jego synem, no czy chcesz, czy nie, musisz niejako to umieć udowodnić, tak? I on to udowadniał przez dobre czyny, które wykonywał. Kiedy zmarł, został zabity, to Bóg go wskrzesił z martwych. To zostało wszystko udowodnione, to wszystko zostało wyeksponowane po to, żeby nikt nie miał wątpliwości, z kim mieliśmy do czynienia. No, bo Stary Testament jest znacznie, no wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, czyli konkretnie, no tak dla mnie to troszeczkę tak wygląda, jak gdyby oni nie mogąc dopasować postaci Mesjasza do swoich wyobrażeń, to tak na własny użytek sobie tego drugiego stworzyli. Znaczy, to nawet nie jest kwestia tylko tych dwóch, bo jedni mówili, że on przyjdzie z Betlejem, inni mówili, że będzie z Egiptu, inni mówili, że nie wiadomo skąd i on wszystkich zadowolił. Bo on przyszedł z Egiptu i z Betlejem i też nie wiedzieli skąd on jest. Nie? Koncepcja dwóch Mesjaszy to raczej chodziło o funkcje, które zostały w Panu Jezusie Chrystusie połączone. Kapłan i król. Dla nich to było coś oddzielnego. Król nie mógł być kapłanem. Zresztą wiemy, że Saul za to, że złożył ofiary, nie, no to został ukarany w pewnym sensie, tak? Więc ta koncepcja w ich umyśle nie łączyła się. Natomiast to, co zrobił Pan Jezus Chrystus, to pokazał, że to jest coś nierozerwalnego i nie da się tego rozdzielić, jeżeli jesteś Synem Bożym. A synostwo jest dziełem nie tylko człowieka, ale przede wszystkim Boga, że to On ciebie rodzi. Zresztą w Ewangelii Jana jest to tam napisane, że tym, którzy stali się, dał możliwość stania się dziećmi Bożymi, nie? Tym, którzy się narodzili nie z krwi i z ciała, czyli nie w taki fizyczny sposób, ale z Boga. Czyli nie z woli człowieka, ale z woli Boga. No i to jest inny rodzaj narodzenia, o którym oni też nie wiedzieli, nie? Bo nie wiedzieli, to... No pytanie, czy to jest kwestia definicji, czy to jest kwestia tego, że źle rozumowali. Bo w Starym Testamencie, w psalmach mamy napisane, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. I nagle ta koncepcja jest tam, ona nie jest obca. Mało tego, jest chyba 11 psalmów, które mówią o tym synostwie i zrównują człowieka w tym, co zostało powiedziane w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył człowieka na swój wzór i podobieństwo. Więc na czym to polega? No Chrystus nam powiedział, co to znaczy być człowiekiem. On nam pokazał, czym jest człowieczeństwo, nie? Oto człowiek, tak go nazwał jeden z jego oprawców, nie? On nam pokazał, czym jest człowieczeństwo. Dla mnie człowieczeństwo to jest bycie Synem Bożym. To jest coś równoznacznego. I tego wcześniej nie było wiadomo. Ale mówiłeś też dzisiaj, że zwoje z Qumran jakby nam potwierdzają autentyczność Słowa Bożego, że też Bóg jest wierny swoim Słowu, ale z drugiej strony mamy tutaj taki rozciągnięty zwój Izajasza i w 40 rozdziale pojawia się Cyrus, mamy taki element związany z Cyrusem i tutaj mam też próby jakby kopiowania tego słowa, jak to było w historii, prawda? Jakie to ma znaczenie, że tak właśnie... Znaczy dla archeologów to miało bardzo duże znaczenie, bo znalezienie tego pisma klinowego, które na tym walcu Cyrusa jak gdyby udokumentowało fizyczne istnienie takiej osoby i edyk, który on wydał, został umieszczony nie w Biblii, ale Biblia o nim pisze, że był taki człowiek i mało tego, on jest przez Boga nazwany pomazańcem. To Cyrus jest Bożym pomazańcem, który wykonuje jego wolę. I to uzmysłowiło ludziom, że to, że Bóg mówi, że w żadnym narodzie nie jest mu obcy człowiek, ale każdy, kto się go boi i postępuje zgodnie z jego wolą, jest mu miły, no nie jest czymś nowym, nie jest nową nauką, nie? Jest znowu czymś udokumentowanym, a to zostało wypowiedziane na 200 lat przed tym, kiedy Cyrus się urodził. Więc tak, dlatego naukowe podejście no, nie umie przyjąć takich informacji, bo dla nich one są skazane na niepowodzenie, bo burzą ich wizję. To musiało zostać napisane później. To musiało zostać dopisane, tak? No ale kiedy nie mieli porównania między kodeksem Aleppo i zwojami z Qumran, to też mówili takie rzeczy. Okazało się, że teksty przetrwały i nie było tam takich różnic, o które można by kruszyć dzisiaj kopię, tak?
Więc z tymi argumentami, które mają człowieka przekonać, to myślę, że jest tak, że no nie przekona go, się nie przekona. Po prostu. Jeżeli ktoś nie będzie chciał przyjąć takich argumentów, to po prostu ich nie będzie przyjmował, nie? I nic z tym nie zrobimy. Przykład walca Cyrusa i tego, że Cyrus nie dość, że wypuścił Izraelitów z niewoli, jeszcze sfinansował im wybudowanie drugiej świątyni, to też jest ciekawa historia, bo w pewnym momencie zapomniano o tym, kiedy Cyrus już nie żył, jego następca... Proszę? Tak, on jak gdyby przywrócił to i ze skarbca sfinansował to, co mówił edykt Cyrusa, ponieważ wypowiedziane słowo kiedyś miało znaczenie. Jeżeli Cyrus powiedział, że tak to trzeba zrobić, to jego następca, on po prostu sfinalizował sprawę, on dokończył to, ponieważ wszystko, co kiedyś zostało wypowiedziane, miało znaczenie. Dzisiaj dane słowo ma znaczenie tylko dla tego, kto je ceni, nie? No niestety. No jak takich dwóch się spotka, no to fajnie, nie? Wtedy to było coś ważnego. Wszystko, co zostało powiedziane, było zawsze wiążące. A zapisane to już w ogóle nie miało racji prawa zmiany. No w ogóle Persowie słynęli z tego, że byli prawdomówni. Największą obelgą do Persa to było powiedzieć, że jest kłamcą, nie? To nie było po prostu możliwe. Oni zawsze mówili prawdę, a prawda polegała na tym, że cokolwiek powiedzieli, to robili. Nawet ze stratą dla siebie, nie? To nie miało znaczenia, że on jest stratny. On tak powiedział i to zrobił. Nie liczył kosztów. Tutaj jego następca tak samo, nie? Z królewskiego skarbca wydobył pieniądze i kazał sfinalizować i sfinansować budowę świątyni. Chociaż były ugrupowania i grupy, które chciały temu przeszkodzić i to też jest w Biblii opisane, że oni po prostu no, zatrzymali budowę. No bo kto to ma płacić, nie? A łacina już miała odstępy, miała dwie litery. I to, co Pilat napisał, miało pierwsze litery JHWH. I wtedy Żydzi przyszli do niego, coś ty napisał. Jeszua Hanostri Hamelech Hayehudim. I to jest prawda? No nie wiem, czy to jest prawda. Wiem, że tak to można napisać. Natomiast, czy tak to było napisane na tytulusie, tego nie wiemy. Bo przyszli z pretensjami. Nie pisz, że tak ten, tylko że on powiedział. Znaczy, to można tłumaczyć na dwa sposoby. Młodzi na przykład pytają, no to dlaczego to nie jest napisane pełnym zdaniem, nie? Tylko jest inri. Ja mówię, no bo od 2000 lat nic się nie zmieniło. Wtedy nie podobało się, że tam pisze Jezus Nazareński, król Żydów i teraz też się nie podoba. I to jest ten powód. Nic się nie zmieniło od tych 2000 lat. Nie chcą widzieć, żeby tam było napisane, że Jezus Nazareński jest królem Żydów. Druga możliwość to jest właśnie ta, że zostało to tak napisane, że te pierwsze litery hebrajskich tekstów, hebrajskiego tekstu, no też tworzą po prostu tetragram, nie? Natomiast trzeba tam wtedy dać tak zwane te rodzajniki, nie? No, powiem tak, ręki se nie dam obciąć za to, że tak to było napisane. Natomiast naprawdę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa myślę, że jest tajemnica tego, kim jest Bóg, a w imieniu Bożym jest tajemnica tego, kim jest Chrystus. I wierzę w to, ponieważ jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem w krzaku gorejącym, to Bóg mu się bardzo dziwnie przedstawił. Nie w formie rzeczownikowej, tylko przymiotnikowej. I on powiedział mu tak, ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czyli pokazał mu kontekst czasowy, że jestem samym Bogiem jego ojców z pokolenia na pokolenie. Potem mu powiedział, i tak powiesz synom izraelskim, że Echejech posłał mnie do was. I to Echejech jest przetłumaczone w naszych Bibliach jako jestem. No ale to jest forma kauzatywna czasownika Hawach i to można przetłumaczyć w języku polskim tylko tworząc zdanie. To ja powoduję, że coś się staje. I to jest dopiero forma taka, która daje zrozumienie, o co chodzi w tym Echejech. Czyli ja jestem praprzyczyną, ja stwarzam, dzięki mnie się coś dzieje. To ja powoduję, że coś się staje. Czyli pokazał mu, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, to ja powoduję, że coś się staje. I dopiero później przychodzi do tetragramu i mówi Echejech, Asher, Echejech.
I to można przetłumaczyć jako jestem, jaki jestem. I tak to jest w Biblii Tysiąclecia. Ale równie dobrze można to przetłumaczyć będę, jaki będę. I to też jest poprawnie. I są dwie szkoły i biją się od lat. A można też to przetłumaczyć, że połowę tak, a połowę tak. Jestem taki, jaki się okaże. I ja stawiam na przykład na to. Bo to Bóg zawsze sobie zostawia sposób, w jaki się objawi. I tak jak w Hebrajczykach pisze, na wiele sposobów objawiał się tak ojcom przez proroków, a u kresu dni objawił się nam przez Syna, przez którego wszechświat stworzył. I nagle to Bóg o wszystkim decyduje, jak on się objawia. Jednym się objawił tak, drugim tak, trzecim tak, a potem się okazuje, że Pan Jezus Chrystus objawia nam, jaki jest Bóg. I bez Niego byśmy nie wiedzieli, że Bóg jest łaskawy, wybaczający, odpuszczający, nieskory do gniewu, miłujący. I nagle rozumiemy, co jest jak gdyby przesłaniem tego, jak się przedstawia Bóg Mojżeszowi. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, twoich przodków. Ja jestem tym, który powoduje, że coś się dzieje. Jestem tak, jaki się okaże. Jeszcze brakuje, żebym powiedział i nic ci do tego. A w innym miejscu mówi, i zmiłuje się nad kim się zmiłuje, i zlituje się nad kim zlituje się. I to jest dokładnie ta sama forma gramatyczna, jaka tam jest stworzona. I dopiero po tym mówi, a to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia, aż do skończenia świata, i podaje mu tetragram J-H-W-H. I my nie wiemy, jak to powiedzieć. Żydzi wiedzą, nie powiedzą. Wypowiadał to tylko raz do roku arcykapłan i to było przy drzwiach zamkniętych. I nikt tego nie słyszał. Więc myślę, że w imieniu Bożym jest zawarta tajemnica tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, przez którego Bóg zawsze działał i przez Niego stworzył wszechświat. A Chrystus nam otworzył oczy na to, jaki jest Bóg. I w Ewangelii Jana jest to opisane, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale ten jednorodzony Syn, który jest na Jego łonie, objawił nam Go, bo on nam pokazał, jaki Bóg jest naprawdę. Nie? Święty, miłujący, nieskory do gniewu, odpuszczający, łaskawy. I taka jest, myślę, rola też Pana Jezusa, że On wykonał to, co miał od samego początku za zadanie, czyli objawił nam Ojca. Dlatego mówił o sobie, jak patrzysz na mnie, to tak jakbyś widział Ojca. Znaczy, z tym jest różnie, nie? Z tymi starożytnymi podejściami było o wiele bardziej rygorystycznie, natomiast w tej chwili jest tak, że no, ten zwój, na przykład, który tu jest, nie? No, to jest zwój, na którym młodzieniec popełnił błąd, no jak widzisz, ja go mam, nie? Czyli nie zakopali go, tylko sprzedali na eBayu. Czyli mają bardzo nowoczesne podejście. Zakopują zwoje, które były na przykład używane w synagodze i uległy zniszczeniu. Albo zostały w jakiś sposób skażone. Co oni nazywają skażeniem? Woda na to nalała i literki się połączyły, a nie mogą się literki połączyć. Każda literka w języku hebrajskim musi być oddzielona od siebie, nie mogą się połączyć. Połączenie tych literek tuszem to jest błąd. Jest traktowane jako uszkodzenie. Nie? Także kiedyś zakopywano, dzisiaj można kupić na eBayu. Nie? Tak to mniej więcej wygląda. Dobranoc. Natomiast tak, zniszczone zwoje, takie, które powiedzmy uległy jakiemuś tam zniszczeniu, to są przechowywane w genizach, to są specjalne miejsca, gdzie takie zwoje były wrzucane i one tam setki lat butwiały. I kiedy geniza była pełna, to wtedy normalnie robiono pogrzeb, jak człowiekowi, wkładano do dzbanów albo w takie koce zawijano i zakopywano, żeby one nadgryzione zębem czasu po prostu całkowicie dokonały żywota w ziemi. Nie? Ale to raczej całe genizy chowano. To nie było tak, że jeden zwój, nie? Że za każdym razem szli i chowali zwój. Nie? Proszę sobie zobaczyć w Izajasza, tam jest bardzo dużo poprawek różnego typu, albo są zwężenia, które no my byśmy je dzisiaj zaklasyfikowali jako niedopuszczalne. Natomiast no, my nie wiemy, czy to był wzorcowy zwój, czy to był jeden z tych, które po prostu pozostały, a wzorcowe gdzieś zostały przewiezione. No mamy tylko tyle, ile żeśmy tam znaleźli, tak jak tutaj podawałem, że tam chyba 233 takie biblijne teksty. Nie? Wiemy, jak dzisiaj skrybowie piszą. Wiemy, jak oni podchodzą do tego, powiedzmy, po setkach lat
praktykowania pewnych technik, nie? No, wtedy jak porównamy te litery i staranność zapisywania tych liter na przykład w języku paleohebrajskim, a te, które dzisiaj są pisane, chociażby te, które tutaj można porównać, no to jakoś też można powiedzieć, wiele do życzenia mam. Są różnice. W rozwoju Izajasza są też różne tutaj historie z tym zwojem związane, że to były dwa zwoje w dwóch częściach, że było ich więcej. Jak z tym zwojem Izajasza? Jak w Qumran? Znaczy w Qumran to chyba 21, 21 albo 22 zwoje. Natomiast no, to jest szywane i często no po prostu te nici zbutwiały, nie? Więc z jednego zwoju, który się składał z kilkudziesięciu kawałków skór, no robiło się czasami trzy albo cztery. Nie? To, i to nie jest jakiś techniczny problem, bo tu chodzi o ciągłość zapisywania tego. Nie? Tak samo odpowiem na te pytanie, jeżeli ktoś zapisywał tekst, to on był na fragmencie, który był doszywany później do tory, tak? Jako kontynuacja. Więc jak on zrobił błąd, no to po prostu ten fragment był odkładany i ktoś, kto nie zrobił błędu, doszywał kolejny fragment, nie? Także tak to raczej działało, że były odseparowywane te fragmenty, które miały jakieś tam niedociągnięcia, nie? A nie, że cały zwój został od razu wywalony, nie? Też musimy wiedzieć, że przepisanie takiego zwoju to było parę miesięcy. No i kilkadziesiąt skór, nie? Więc czy z nich potem robiono drugi jakiś taki zwój ćwiczebny, czy też to zmazywano, bo czasami też są miejsca, gdzie był wymazany fragment i jest na nowo dopisane, nie? No, to nie niszczyło jak gdyby świętości zwoju. Jedynie taki zwój z takimi poprawkami nie mógł być odczytywany w synagodze. I to na tym polega różnica, że wiele zwojów na przykład było przepisywanych i one były bardzo dobrej kondycji jakości, ale ze względu na to, że nie pisali tego renomowani jacyś skrypowie, no to nie mogły być odczytywane w synagodze. Ale co nie znaczy, że one przestawały być Słowem Bożym. Nie. Oni naprawdę doceniali to, co jest zapisane i znali te teksty. I byli w stanie nawet z pamięci to zweryfikować, czy to jest dobrze, czy źle napisane. Tak samo jak ja teraz czytałem przed chwilą fragment z Ewangelii, nie? I powiedziałem, bo jest napisane, a co niektórzy powiedzieli, nie, jest powiedziane. Bo to jest ważna rzecz, bo my to mamy z tyłu głowy. Jak czyta się teksty i ty znasz ten tekst, to ty nie dasz się wprowadzić w błąd. Bo tam jest napisane, powiedziane jest, a nie napisane. I oni po prostu tak samo przez biegłość w czytaniu, czy też ilość czasu poświęconego, no mieli te informacje w głowie i później byli w stanie, nawet nie sięgając do tych zwojów, prowadzić normalnie rozmowy. Nie? Dlatego też apostoł Paweł mógł powiedzieć, gdzieś ktoś kiedyś powiedział. Nie? I nie cytować. Ale zakładał, że ludzie na przykład znają, nie, tekst. Albo cytowali pewne fragmenty, nie mówiąc na przykład, z czego cytują. Nie? Bo to chodzi o to, że ten zwój na przykład Izajasza był pocięty, fragmentaryczny, to nie świadczy o tym, że nie jest autentyczny. Bo znaczy, nie uważa autentyczny, że właśnie występuje w różnych tam częściach. Znaczy, wiesz co, no, podważanie autentyczności to też ma swoje tak gdyby źródło w tym, że człowiek lubi dopatrywać się niedociągnięć. Nie? Natomiast to jest tak jak z poezją. Nie? No, nie wszyscy lubią poezję. Przeważnie nie lubią jej ci, którzy jej nie rozumią. No i problem polega na tym, że oni nie chcą się pochylić nad tekstem i sprawdzić jak gdyby jego wartość samą w sobie. Czyli oceniają po szacie zewnętrznej. Nie? To jest tak samo jak z retoryką, która znajduje się w tekstach Pisma Świętego, a o której nie wyczytamy w książkach, bo tak naprawdę za wiele jej nie ma. Nie? Semici mieli typowy sposób przedstawiania prawdy. Zawsze mówili wszystko dwa razy, ale innymi słowami. Oni rymowali myśli. My umiemy rymować słowa, a oni rymują myśli. Jak ja powiem cztery słowa, góra, dół, niebo, ziemia, to wy słyszycie cztery słowa, a oni dwie myśli. Góra, niebo. To jest ta sama myśl, tylko użył innych słów. Dół, ziemia. To jest ta sama myśl, tylko użył innych słów. Po naszemu, po śląsku, to jest ta sama baba, ale w innej kecce. Czyli ta sama myśl, ale ubrana w inne słowa. I żeby to sygnalizować, to używają przeciwstawnych obrazów. Kobieta, mężczyzna, północ, południe, wschód, zachód, góra, dół, niebo, ziemia, blisko, daleko, ciężki, lekki.
I to jest wszystko słyszalne, bo pamiętajcie, że oni nigdy nie mieli tekstów przed oczami, nie? To wszystko było na słuch. Czyli ja, czytając tekst, odmalowuję przed waszymi oczami obrazy. I te obrazy, żeby wam utkwiły w pamięci, muszą być skontrastowane. Więc jak ja mówię mężczyzna, kobieta, to nie jest przypadek, tylko ja dwa przeciwstawne obrazy ze sobą kontrastuję. Jak mówię dziecko i starzec, to nie chodzi o to, że to jest jego dziadek, tylko wiek, różnica wiekowa jest taka, że ty od razu wiesz, o co chodzi. Jak powiem zimno, ciepło, to też nie chodzi o to, że jednemu jest zimno, a drugiemu ciepło, tylko o to, żeby na słuch od razu wysłyszeć, że teraz będzie jakaś historia, nie? Jak Jezus mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, no to co, dwa razy mówił to, bo się jąkał? Nie, to był sygnał. Jak coś mówię dwa razy, to znaczy, że to jest ważne, nie? To jak ojciec do was mówił kiedyś, nie, słuchaj, dwa razy ci powiedziałem, już trzeci raz ci nie powtórzę. I wszyscy rozumieli, o co chodzi. W każdym języku i w każdym narodzie. No, zawsze to działało. Więc oni też to stosują. Dwa razy coś powiedziane jest ważne. A jeżeli trzeci raz jest coś powiedziane, to jest rozkaz. Jak nie posłuchasz, to po prostu twoja odpowiedzialność. Także z tymi pocięciami, no po prostu, no to jest taki argument moim zdaniem słaby, bo jak poskładano z tysięcy fragmentów całe zwoje i okazało się, że to jest tekst bardzo zbliżony, no to cóż, pocięcie czy też rozsypanie się kawałków skóry na trzy części w miejscu, gdzie były zszyte, nie? To dla mnie to nie jest żaden argument, tylko raczej czepianie się. W Słowie Bożym i właśnie o historii, o Kumle na przykład, a w tym zwoju mamy na przykład taki cytat, że to słowo Bóg mówi, nie? Nie wróci do tych ust, które wypowiadają, jak nie wykona swojej pracy. Czy doświadczyły, że to Słowo Boże wykonuje pracę? Znaczy to jest ten rodzaj wiary właśnie, o którym Abraham nam, że tak powiem, doniósł swoją postawą, że on uwierzył Bogu na słowo, że cokolwiek Bóg mówi, to ma moc też i wykonać. Więc on rzucił wszystko i poszedł za tym, chociaż do końca życia, można powiedzieć, tego nie zauważył, tylko my wiemy, że te rzeczy się stały, nie? Tu jest kwestia czasu i perspektywy czasu. No, ja nie jestem w stanie tego, powiedzmy, ocenić, no bo krótko żyję na tym ziemskim padole. Ale jak patrzymy na genealogię i linię czasu od Abrahama, powiedzmy, do Pana Jezusa Chrystusa, to jednak widzimy, że ta genealogia i wszystkie związane z nią proroctwa jakimś trafem się spełniły. I o dziwo, my jesteśmy w stanie wyeksponować poprzez inne fragmenty tekstów Pisma Świętego, które też o tym mówiły. Bo to, co było na początku powiedziane, że to jest cała biblioteka, to jest właśnie moc Słowa Bożego, że to nie zostało napisane przez jednego człowieka, tylko przez wielu, w różnych miejscach, o różnej kondycji i o różnym statusie. Od króla po pastucha. Od proroka po kogoś, kto był, powiedzmy, lekarzem albo... Nawet w genealogii Pana Jezusa są osoby, które budzą no, do dzisiaj zastanowienie, nie? Dlaczego Bóg akurat przez Rahab tak podziałał? Czemu akurat przez Batrzebę, Salomona? To są pytania, które do nas docierają, powiedzmy, z takim samym echem jak wtedy, nie? Natomiast znalezienie odpowiedzi no poddaje nam Bóg i konkretne przykłady, nie osób, tak jak Dawid, który był po myśli Bożej. No i gdybyśmy go zestawili z tym, co on robi dzisiaj, no to kiepsko by wypadł, nie? Jako człowiek taki Boży. Ja myślę, że by dostał z trzy wyroki, co najmniej. Ale okazuje się, że on zawsze zwracał się do Boga i wszystko, co nabroił, Bogu przedstawiał. I zawsze twierdził, że lepiej wpaść w ręce Boga, który jest litościwy, niż w ręce ludzi, którzy tacy nie są. No i ja się muszę z nim zgodzić. Nawet chcę się z nim zgodzić, bo wiem, że tak to działa. Bo wiem, ile razy Bóg mnie ratował, a wiem, ile razy ludzie by mi ręki nie podali. Nie? Bo my tak naprawdę nie różnimy się jeden od drugiego. Nie? Każdy z nas ma swoje za uszami. I ja myślę, że ci, którzy przepisywali te teksty, oni sobie całkowicie z tego zdawali sprawę. I to, że oni poświęcili życie na to, całe swoje życie, oddając się, że tak powiem, przepisywaniu tym tekstom, no to dla nas to jest coś fascynującego. Bo my teraz z tego możemy korzystać.
to, że oni zdeterminowali swoje życie po to, żeby to przekazać, potem przez wieki skrybowie przepisywali to w swoich, powiedzmy, średniowiecznych komnatach w innych językach, a potem z tego to było tłumaczone na języki narodowe. Słuchajcie, to jest fenomen, nie? No nie ma drugiej takiej książki, która by była tak opracowana i tylu ludzi, żeby poświęciło dla niej życie, nie? Na każdej karcie, na każdym zwoju jest tam kropla czyjejś potu i krwi nierzadko, bo oni naprawdę swoje życie poświęcili. Co też świadczy o tym, że to ma wartość samo w sobie, nie? Wiesz co, no była zakazana przez tych, którzy nie chcieli, aby ludzie się pochylali nad nią i ją czytali. Bo zrozumienie Biblii powoduje zmianę. Powoduje, że człowiek wewnętrznie skłania się ku Bogu, a odwraca się od wielu czysto ludzkich, politycznych sposobów myślenia, którymi żył do tej pory. No pomyślcie, co się dzieje z człowiekiem, który jest w stanie zarzucić cały swój majątek, władzę polityczną i pójść za Jezusem i zacząć robić rzeczy, które Bóg nazywa dobrymi. I zwiastować Ewangelię ludziom, którzy nie są tego warci. Bo dzięki takim ludziom my nawróciliśmy się. Bóg do mnie wyciągnął rękę w momencie, kiedy ja w ogóle na to nie zasługiwałem. No i to spowodowało, że ja się zmieniłem. I ja z tym samym wychodzę teraz do innych ludzi, też wyciągam rękę. Jeździmy na przykład z wystawą Biblii do więzienia. Nie się pytają, i po coś tu przyszedł? Mówię, no bo ja tu z tobą powinien siedzieć. Ja wcale nie jest lepszy niż ty, tylko mnie Bóg wcześniej znalazł i po prostu te całe zło mnie obeszło, bo Bóg mnie wcześniej znalazł. A ciebie akurat w tym miejscu, ale to nie znaczy, że ty nie możesz teraz żyć inaczej. Nie? I to powoduje, że ludzie się zmieniają, bo oni zmieniają perspektywę myślenia o tym, kim jest Bóg. Ja myślę, że ci ludzie z Qumran, tak jak na początku powiedziałem w pierwszych zdaniach, to byli ludzie, którzy byli kapłanami, którzy odeszli po prostu z kościoła w tym znaczeniu takim, jak my dzisiaj mamy, czyli z tego miejsca, gdzie się oddaje Bogu cześć, do życia, które oddaje Bogu cześć. Z miejsca do życia. Oni tak po prostu zaczęli żyć. To, co Jezus powiedział o Samarytance. Nie na tej górze, ani na tamtej. Tylko w duchu i prawdzie Bogu się oddaje cześć i takich czcicieli Bóg szuka. Oni to po prostu zrozumieli. Że my, jako ludzie pozyskani przez Boga, stanowimy dla Niego też wartość samą w sobie i On z nami chce współpracować. Nie? I to jest święta Ewangelia i to jest coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. A zapieczętował to swoją śmiercią Pan Jezus Chrystus, tak jakby wszystkim powiedział, tak, to jest prawda. I nigdy się ta prawda nie zmieniła. Nie? Wszystkie księgi Starego Testamentu, oprócz księgi Estery, tej nadal szukamy. Jaka jest wyjątkowość w tym odkryciu? Jedno zdanie. To jest współczesny przykład. To, że te teksty się nie zmieniły. Po prostu się nie zmieniły, nie? Tak. I właśnie zwoje z Qumran pokazują, że ten duch teraz od początku nie działał. Bo do czasu odkrycia tych zwojów mogło być wielokrotnie gdzieś zmienione. Znaczy, jest jeszcze jedna rzecz, którą też musimy pamiętać. To nie jest tak, że tam nie ma jakichś błędów, jakichś nieścisłości, czy ten. Tylko, że my dzięki tym typowo ludzkim błędom jesteśmy w stanie odtworzyć teraz, kto od kogo odpisywał. Słuchajcie, to też jest pewien taki fenomen. Czyli jak jeden kopista zrobił dopisek na marginesie, to następny zrobił też taki dopisek na marginesie, no bo tak miał w tym. I teraz my wiemy, kto od kogo odpisywał i stały się po prostu całe linie genealogiczne manuskryptów i my po tych błędach, niedociągnięciach i brakach lub naddatkach, które tam są, dopiskach lub kolofonach, jesteśmy w stanie dojść do tego, kto od kogo odpisywał i te całe rodziny tekstów dzisiaj są ponazywane i kiedy my bierzemy, powiedzmy, takie wydanie Nestle Alanda, to okazuje się, że każdy ma swój numer, przyporządkowaną literkę i potem są opisane jako różnice w konkretnych przykładach, że ten mówi tak, a ten mówi tak, a ten ma inne słowo, a ten ma inne słowo.
To nie ma znaczenia zwierzenie, bo zrozumienie tych słów jest identyczne. Jest 20 miejsc, o które należy się kłócić, a one nie mają w ogóle wpływu na zrozumienie. Po prostu dla mnie czepianie się detali nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli się wejdzie w perspektywę czasu, w której te teksty były przepisywane, to jest to jeszcze większy absurd, jeżeli ktoś się tego czepia. A dla mnie różnorodność użycia słów na odpowiedź, co autor miał na myśli, jest akurat wartością dodaną, a nie odjętą. Trzeba czytać między wierszami? Nie, po prostu trzeba czytać i używać umysłu. Trzeba rozumu używać. Zrozumienie polega na tym, że ty wiesz, co masz robić. A czy ty tak, czy inne słowo użyjesz, to nie ma żadnego znaczenia. Te różnice nie wymagają po prostu tego typu zabiegów, nie? Albo jakieś tam natchnienia. Absolutnie. Jest 20 miejsc, w których można by, powiedzmy, dopatrywać się jakichś teologicznych różnic, albo że tu na przykład jakiegoś tekstu nie ma, albo tu go brakuje. Natomiast pamiętajcie też, że my nie używamy na co dzień retoryki biblijnej do czytania tych tekstów. A to jest typowy sposób zapamiętywania, to jest też metoda memotechniczna starożytnych, że wszystko było dwa razy powiedziane. Jeżeli są dwie historie i to są dwie różne historie i my je odczytujemy jako osobno, no to dojdziemy do innych wniosków niż ktoś, kto czyta je razem i widzi, że one specjalnie zostały zestawione razem. Mało tego, typowym takim żydowskim sposobem, semickim sposobem przedstawiania prawdy, to jest zestawienie dwóch przeciwstawnych obrazów, żebyś ty się spozycjonował. Czyli jest na przykład werset, który mówi: syn mądry jest radością ojca, a syn głupi jest utrapieniem matki. No po co w jednym zdaniu dawać dwie sprzeczne informacje? No po to, żebyś zadał sobie pytanie, a tobie bliżej do mamy czy do taty? O to chodzi, żebyś ty wszedł w dialog z Najwyższym. Wtedy ani ten czytający, ani kaznodzieja, ani nikt ci nie jest potrzebny, bo ty po prostu rozmawiasz z Bogiem. No i o dziwo, wtedy się zaczynają prawdziwe zmiany, no bo Bóg w taki czy inny sposób do człowieka dociera, nie? Ze swoim słowem. Mam takie pytanie. Ale to ostatnie, bo chcę opuścić. To ostatnie pytanie. Miałem teraz zderzenie z ludźmi, przedstawiłem im zgodnie z tym, czego się od ciebie uczę, na zasadzie retoryki biblijnej pewien tekst i padło bardzo konkretne pytanie. To dlaczego tego się nie głosi w Kościoła? No to jest trudna sprawa, bo trzeba by zadać pytanie, dlaczego się tego nie głosi i nie naucza na uczelniach. I to jest właściwe źródło. I tutaj nie ma innej odpowiedzi niż ta, którą Żydzi stosowali. Jeżeli się Jasiu czegoś za młodu nie nauczy, to Janek tego nie będzie umiał. I oni uczą dzieci od dziecka. I one jeszcze nie rozumieją tego, czego się uczą. I dla nich to nie ma żadnego znaczenia. Ty to masz wiedzieć, a Bóg w odpowiednim momencie to, co ty masz w głowie, ci przypomni i ty będziesz wiedział, co masz robić.